Odwiedziłem dzisiaj Food Firtel w Galerii Poznania, by sprawdzić czy mają coś dobrego. Natrafiłem na Street Food Adam Serem, gdzie robią kraftowe zapiekanki. Tutaj mamy menu z nazwą zapiekanek, ze składem, z ceną i z polecanymi sosami do danych zapiekanek. Mamy tu zapiekankę parma i rukola, sos mozzarella, suszone pomidory, szynka włoska, rukola, parmezan. I sos bazyliowy. Cena 32 zł. Mamy tu zapiekankę rzeźnicką. Sos sweet chili, mozzarella, boczek, chorizo, salami, cedar. Cena 30 zł. Mamy tu zapiekankę specjalną siadama. Sos mozzarella, lazur, cedar, parmesan. Tu mamy na co ma Sos serowy, mozzarella, chorizo, cedar, na co Spróbujemy sobie teraz zapiekanki parma i rukola, sos mozzarella, suszone pomidory, szynka włoska, rukola, parmezan, sos bazyliowy. Spróbujemy sobie teraz zapiekanki rzeźniczki, sos sweet chili, mozzarella, boczek, chorizo, salami. A teraz spróbujemy sobie zapiekanki na macho, sos serowy, mozzarella, chorizo, pomidorki szery, cheddar i nacosy. A teraz spróbujemy specjalność Adama. Sos, mozzarella, lazur, cheddar, parmezan. Za zapiekanki na co ma i spiecano się Adama 64 zł. Za zapiekankę parma i rukola i rzeźnicką zapłaciłem 68 zł. Na pierwszym miejscu zapiekanka parma i rukola. Cóż tutaj suszone pomidory, szynkę włoską. Sos bazyliowy robi tu robotę. Na drugim miejscu zapiekanka rzeźnicka. Sos sweet chili dodaje lekkiej pikantności. Robotę robi tutaj boczek i chorizo. Trzecie miejsce, Macho na co, przewaga tu smaku z sera, chrupiące na sosy przełamane pomidorkami szery. Na ostatnim miejscu specjalność Adama. Oprócz smaku sera w różnych wariantach, nie, nic więcej tutaj nie wyczuwamy.